tysiąca wzrostu. To oznacza, że średnio... Deszcz. Może być deszcz. Słowem, wszystko. Na zegarach 21:06. Może być deszcz. Może być deszcz. Deszcz. Łukasz Sobolewski, kłaniam się i zapraszam na magazyn Północ Południa, w którym między innymi znamy już propozycję wydania w referendum konstytucyjnym. Czy jest pani pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny? Czy jest pani pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem dla Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej? Rusza program Dobry Start. To jest program, który ma pomóc rodzinom polskim na przednówku szkolnym, jak to niektórzy nazywają. Po szczycie w Singapurze potrzebne dalsze rozmowy w Północnej. Obydwa kraje zobowiązały się do ustanowienia nowego modelu relacji oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim. Polskie Radio 24. Północ, południe. Kancelaria prezydenta ogłosiła pytania do konstytucyjnego referendum konsultacyjnego. Miałoby się ono odbyć 10 i 11 listopada. Pytania te przedstawił podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Bucha. Brzmią one: czy jest pan pani za uchwaleniem nowej konstytucji lub zmian w obecnej konstytucji? Czy jest pan pani za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji? Czy jest pan pani za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum, jeśli opowie się za tym 1 milion obywateli? I czy jest pan pani za odwołaniem się w preambule konstytucji do 1000-letniego dziedzictwa chrześcijańskiego Polski i Europy? Następne pytanie dotyczy spraw socjalnych. Czy jest pani pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych, takich jak świadczenia 500+. Mówimy o konkretnej odpowiedzi na pytanie dotyczące wsparcia dla rodziny i w szczególności z tym wskazaniem, że ta sytuacja nie może ulegać pogorszeniu, nie mogą to być zmiany in minus, a takie świadczenia jak świadczenie 500+ są stałym elementem polskiego systemu prawnego. Kolejne pytania wiążą się z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Czy jest pani pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej? Wiemy oczywiście, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Dzisiaj na gruncie konstytucji z 1997 roku nie znajdziecie państwo tam słowa europejski, nie znajdziecie państwo tam sformułowania Unia Europejska. To jest pytanie do Polaków dotyczące możliwości zagwarantowania przez odpowiedni przepis konstytucyjny członkostwa, czyli pewnego wzmocnienia tego, że taka jest nasza deklaracja, taka jest nasza decyzja. A pozostałe pytania brzmią: czy jest pan pani za zapisaniem w konstytucji gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej i nadrzędności prawa polskiego nad unijnym? Czy jest pan pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Polski w NATO? Następne pytania to: czy jest pan pani za zagwarantowaniem w konstytucji szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego? Czy jest pan pani za wzmocnieniem w konstytucji ochrony rodziny z uwzględnieniem obok macierzyństwa także ojcostwa? Czy jest pan pani za konstytucyjną ochroną pracy? Czy jest pan pani za wzmocnieniem kompetencji prezydenta w polityce zagranicznej i obronności? I czy jest pan pani za przyznaniem w konstytucji gwarancji szczególnej ochrony zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku? Ostatnie pytanie brzmi: czy jest pan pani za zagwarantowaniem w konstytucji podziału administracyjnego kraju na gminy, powiaty i województwa? Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rząd przedstawił szczegóły programu Dobry Start. Wypłacane będzie 300 zł na każde dziecko na początek roku szkolnego, w tym roku po raz pierwszy. O szczegółach Karol Surówka. Świadczenie Dobry Start przyznawane będzie raz w roku za każde dziecko do 20 roku życia. W wypadku niepełnosprawnych dzieci granica ta wyniesie 24 lata. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że świadczenie to, podobnie jak 500+, będzie wręczane wszystkim rodzinom, niezależnie od dochodów. To jest program, który ma pomóc rodzinom polskim na przednówku szkolnym, jak to niektórzy nazywają, niezależnie od innych programów. Żeby świadczenie otrzymać, opiekun dziecka będzie musiał złożyć wniosek. Od 1 lipca można to zrobić przez internet lub system bankowy, a od 1 sierpnia drogą papierową. Ci, którzy złożą wniosek do końca wakacji, otrzymają pieniądze do 30 września. Ostateczny termin składania wniosków minie 30 listopada. Minister Edukacji Anna Zalewska przekonuje, że świadczenie pomoże dzieciom w nauce. Nauczyciele i dyrektorzy, często narzekając na to, że dzieci nie mają odpowiednich narzędzi. Świadczenie Dobry Start otrzymało łącznie 3 400 000 rodzin. Karol Surówka, Polskie Radio.
A wczoraj we wszystkich województwach rozpoczęła się kampania informacyjna o programie Dobry Start. Rozpowszechnione są ulotki. Odbędą się też spotkania z pracownikami ministerstwa. Dobre plotki. Szczegóły dotyczące świadczenia udostępnione zostały również na stronie internetowej MEN. Program Dobry Start będzie kosztował państwo 1 400 000 000 zł rocznie. Nowy system dozoru elektronicznego będzie chronił ofiary przestępstw i umożliwiał precyzyjne monitorowanie groźnych sprawców. W Ministerstwie Sprawiedliwości zaprezentowano nowe urządzenia, które będą od 30 września wykorzystywane w ramach systemu dozoru elektronicznego. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro tłumaczył na konferencji prasowej, że zarówno technologicznie, jak i prawnie nowy system znacznie przewyższa wszystkie tego typu rozwiązania obecnie stosowane w Europie. System pozwala nie tylko odbyć kary w warunkach pozbawienia wolności w systemie elektronicznym, ale też pozwala kontrolować sprawcę, który już odbył karę, wyszedł na wolność i może stworzyć zagrożenie dla osób, które obawiają się jego zachowań. Może też być stosowany jako środek, na przykład związany z zakazem stadionowym i innymi tego rodzaju sytuacjami. Więc ta wszechstronność i bardzo wysoki poziom technologiczny wykonania gwarantuje, że na pewno ten system w sposób istotny będzie podnosił bezpieczeństwo tych zwłaszcza najbardziej zagrożonych. Generał Paweł Nasiłowski, dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej, wyjaśniał, że urządzenie jest wyposażone w funkcję obsługi dwóch stref bezpieczeństwa, np. 200 metrów od sprawcy i granicy posesji. Dzięki wyposażeniu w urządzenie monitorujące ruchy przestępcy, a także osoby, która może być narażona na jego atak, można będzie ograniczyć możliwość takiego zdarzenia. Kiedy sprawca już do tej strefy się zbliży, zostanie poinformowany, że wszedł w strefę, żeby miał świadomość, że przekroczy strefę, do której wejść nie może. Osoba chroniona będzie otrzymywała komunikaty na swoje urządzenie. I na przykład jeśli czuje się bardzo zagrożona i nie może rozmawiać, bo się obawia, że sprawca ją widzi i że może na nią napaść, dokonuje przycisku i jest funkcja panik. I my natychmiast wiemy, gdzie ta pani się znajduje i natychmiast możemy podać tą pozycję do szybkiej interwencji patrolowi policji, aby tę osobę uratować. Według Ministerstwa Sprawiedliwości karę w systemie dozoru elektronicznego odbywa obecnie 5100 osób. Dozorem elektronicznym od początku jego istnienia objęto ponad 73 tysiące skazanych. Polska odnosi sukcesy w walce z szarą strefą w branży paliwowej. Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego w ciągu roku udało się ograniczyć lukę VAT z 26% do 14%, co oznacza, że jest ona poniżej średniej europejskiej. Przestępcy jednak nie próżnują i wciąż szukają nowych metod działania. Takie wnioski płyną z zaprezentowanego w siedzibie Ministerstwa Finansów raportu Walka z szarą strefą. Wpływ regulacji na branżę paliw płynnych. Dokument został przygotowany przez firmę doradczą PWC na zlecenie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Global Compact Network Poland. Na ten sukces w walce z szarą strefą złożyło się kilka czynników, mówił w radiowej jedynce Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Network Poland. Do 2014 roku mniej więcej rzeczywiście to uszczelnianie, zwłaszcza jeśli chodzi o lukę VAT-owską, szło opornie, natomiast teraz to przyspieszenie, które nastąpiło po 2015 i 2016 roku i pakiety od tego energetycznego przez paliwowy kończąc na przewozowy, plus reforma horyzontalna Krajowej Administracji Skarbowej, to się po prostu zdarzyło. No i zadziałało. Czyli tej mafii paliwowej tak zwanej jest trudniej w Polsce operować. Jednocześnie, jak dodaje ekspert, aby szara strefa nie uległa ponownemu wzrostowi, należy dokonać dalszych zmian, między innymi w kwestii prawa. To, co było postulowane na dzisiejszym spotkaniu, trochę na marginesie podpisanego porozumienia pomiędzy moją organizacją a Krajową Administracją Skarbową, to, że jest potrzeba przygotowania raportu regulacyjnego, czyli co jeszcze trzeba byłoby zrobić w prawie, tak zwane uszczelki jakiego rodzaju w prawie powinny się pojawić, żeby z tą szarą strefą w Polsce, żeby ona jeszcze się bardziej skurczyła. Polski sukces w walce z szarą strefą w paliwach został odnotowany także za granicą. Zainteresowanie naszymi rozwiązaniami płynie m.in. z Ameryki Łacińskiej, Ukrainy i Mołdawii, a także z Niemiec i Szwajcarii. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Stołeczne Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze składa do premiera wniosek o odwołanie Patryka Jakiego z funkcji przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Aktywiści uważają, że polityk nie może łączyć tej funkcji z kandydowaniem na prezydenta Warszawy z ramienia Zjednoczonej Prawicy. Patryk Jaki zapowiedział, że sam nie zrezygnuje z funkcji przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Polityk powiedział, że na jego odwołaniu zależy określonym grupom ludzi, a cała akcja ma charakter polityczny. Gdybym ja dzisiaj zrezygnował, to co by się okazało? Okazałoby się, że szampany by strzelały w dwóch miejscach. U mafii reprywatyzacyjnej i Platformy Obywatelskiej. Ja nie mogę tego zrobić, bo wiem, o co walczę. Walczę o to, żeby Warszawę wyrwać z rąk mafii reprywatyzacyjnej. Aktywiści z Miasta Jest Nasze chcą, by Patryka Jakiego na stanowisku przewodniczącego komisji zastąpił jego obecny zastępca Sebastian Kaleta. Zgodnie z ich żądaniem Patryk Jaki nadal mógłby
brać udział w pracach komisji, jednak nie jako szef gremium, a jego członek. Z kolei poseł PiS 15 Marek Jakubiak uważa, że jego formacja winna w wyborach samorządowych wystawić w Warszawie swojego kandydata. Od miesięcy za faworyta uważany był wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Dotąd nie określił on jednak jasno, czy w jesiennych wyborach wystartuje. Marek Jakubiak pytany był w radiowej Trójce, czy jeśli Stanisław Tyszka nie będzie ubiegał się o prezydenturę w stolicy, do walki o nią włączy się on sam. Na to wychodzi, odpowiedział poseł. W mediach pojawiły się już spekulacje, że Kukiz 15 mógłby poprzeć w wyborach miejskiego aktywistę Jana Śpiewaka. Marek Jakubiak jest temu przeciwny. Ja uważam, że po prostu jesteśmy bardzo poważnym ugrupowaniem, które niesie za sobą odpowiedzialność popieraną przez od 8 do 12% społeczeństwa polskiego. Musimy własną delegację mieć. Pan Śpiewak wszedł w koalicję z partią Razem, z którą mamy kilka spraw w sądzie. To są organizacje, które wręcz obraźliwie o nas mówią, że skierowali sprawy do sądów przeciwko i Pawłowi, i mnie, ja przeciwko nim. Więc jak można mówić tutaj o koalicji jakiejś? Przecież to są dwa światy zupełnie. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Za 10 lat lotnisko Chopina nie będzie w stanie obsłużyć nawet do 15 milionów pasażerów, prognozuje prezes PPL Mariusz Szpikowski. W jego ocenie konieczna jest rozbudowa, której początek planowany jest na przyszły rok. Przyszłość największego w Polsce lotniska była tematem zorganizowanego na okręciu spotkania przedstawicieli samorządu Warszawy i okolic z władzami portów lotniczych oraz pełnomocnikiem rządu do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego. Obecnie przepustowość lotniska Chopina pozwala na obsługę 40 operacji na godzinę. Według prezesa portów lotniczych Mariusza Szpikowskiego prognozy nie są optymistyczne. Jeśli porównamy obecną możliwą przepustowość lotniska Chopina, porównamy maksymalne możliwe wartości, do jakich to lotnisko Chopina jest w stanie być rozbudowywane. Mówimy tu o dwóch parametrach. Przepustowość dróg startowych oraz ograniczenia środowiskowe, czyli innymi słowy, rozbudujemy to lotnisko do jego maksymalnych dopuszczalnych granic przepustowości, to szacujemy, że do roku 2028 roku nie będziemy w stanie obsłużyć na lotnisku Chopina nawet do 15 milionów pasażerów. Dlatego, jak podkreślał, nie uda się obsłużyć ruchu pasażerskiego bez budowy centralnego portu komunikacyjnego. Tymczasem Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego, odniósł się do pomysłu utrzymania dwóch lotnisk. Koncepcja duoportu to w dłuższej perspektywie jest to... Po co takie bzdury gadać? Polacy nie będą mogli nigdzie latać. Będzie wojna. Gdzie te dziady tu myślą latać? Człowiek taki głupi, że planuje sobie i planuje. Czas i przypadek, Biblia mówi. Czas i przypadek. A to dziadostwo planuje, wiesz? Które odpowiadam na pytanie, czy jest możliwe takie pogodzenie wody z ogniem. Rząd zakłada, że do zlecenia przeprowadzenia ekspertyzy może dojść w najbliższych dniach. Przez dwa dni dziennikarze z Polski i z zagranicy rozmawiali w Warszawie o mediach w Polsce i na świecie. Międzynarodową konferencję zatytułowaną Media jako służba publiczna zorganizowała Fundacja Solidarności Dziennikarskiej wraz z ICF i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. Do Warszawy przyjechali dziennikarze m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, Libanu, Ukrainy i Rosji. Z jednym z uczestników spotkania, dziennikarzem i publicystą Bronisławem Bildsteinem, rozmawiała Dorota Piotrowska. Ja chcę zapytać o sens takich spotkań, zwłaszcza z dziennikarzami zagranicznymi, bo bardzo ciekawa była zwłaszcza poranna debata na temat wolności mediów w Polsce, ale czy taka właśnie wymiana doświadczeń jest potrzebna? Myślę, że tak, dlatego że to ci przyjezdni konfrontują się z rzeczywistością, a nie z preparowanym obrazem, który ideologicznie albo politycznie preparowany się im przekazuje. Nie mają pojęcia rzeczywistości w Polsce i jednocześnie mają pełną, w cudzysłowie, wiedzę o tym prawie. Przyjeżdżają tu, to ta pseudowiedza jest zakwestionowana, zderzają się z rzeczywistością, w tym sensie to ma znaczenie. Jak pan obecnie ocenia rolę dziennikarzy? Po pierwsze, ta rola zdecydowanie maleje. Tradycyjne media umierają. Te, które się nowe rodzą, to nazywanie mediami, to społecznościowe, to jest... No, można rozszerzyć to pojęcie, ale ono jest znaczy co innego. W ogromnej większości dziennikarzy, zwłaszcza na Zachodzie, zaangażowali się w establishment, a więc wojny ideowe i czasami po prostu ideologiczne i stali się rzecznikami pewnych grup władzy dość często. A więc zupełnie, tak powiem, na
naruszyli te standardy, które były, które są niezbędne do tego, żeby media pełniły jakąś sensowną rolę. Wszystko to każe patrzeć ze sporą dozą sceptycyzmu na, tak, nie tylko na przyszłość, ale po prostu na dzisiaj dziennikarstwa. W przyszłości to może się nie wypowiadać. Wczoraj wicepremier Gliński, otwierając tutaj tę konferencję, mówił o tej specyfice mediów w Polsce. O tym na przykład, że one są zakorzenione jeszcze w systemie komunistycznym. O tym, że 90% mediów lokalnych należy do zagranicznych koncernów. O tej specyfice, która w pewnym sensie zagraża demokracji. No, zagraża pluralizmowi. Z tym pluralizmem mamy kłopoty, ale nie tylko w Polsce. No, w Polsce oczywiście mamy dodatkowo kłopoty. Nie ma sensu powtarzać tego, to jest dość oczywiste, że jednak to był taki dominujący nurt, ten główny nurt, jak go nazywa w nowopolskim mainstream medialny, który narzucał pewien ogląd rzeczywistości, narzucał pewną interpretację, która z rzeczywistością była średnio związana, natomiast wyrażała interesy również tych mediów. W tej chwili to się trochę zmieniło, a co ciekawe, jak się zmieniło i spluralizowało się to, to ten większy pluralizm przedstawia się jako odbieranie wolności mediów. To też pokazuje, i to tak funkcjonuje w dużej mierze na świecie, to też pokazuje te paradoksy, w jakich żyjemy. Północ, południe, program informacyjny Polskiego Radia 24. I przenosimy się za granicę. Przyszły budżet Unii Europejskiej, Brexit i zmiany w dyrektywie gazowej. I to główne tematy rozmów wiceszefa polskiej dyplomacji w Strasburgu z szefami grup politycznych Parlamentu Europejskiego. Konrad Szymański powiedział dziennikarzom, że na spotkaniach pojawił się także temat reform polskiego sądownictwa. Wizyta wiceszefa MSZ odbywa się dzień przed debatą o Polsce na sesji plenarnej Europarlamentu. Konrad Szymański powiedział na briefingu prasowym, że w interesie Parlamentu Europejskiego jest zrozumieć zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w polskim wymiarze sprawiedliwości. Liczymy na to, że ta młodość zabiła dziedzinę, ponieważ to jest kilkanaście różnych korekt, które mają uspokoić partnerów europejskich i zlikwidować wrażenie, że mamy do czynienia. Diabeł tu tkwi. Pamiętajmy, że również strona europejska mówi nie o faktach, tylko o ryzykach związanych z praworządnością w Polsce. Wydaje się, że te zmiany, które zostały przyjęte, będące niezwykle zawiłymi zapisami, zmianami, propozycjami, przy bliższym przestudiowaniu powinny skutkować bardziej realistycznym podejściem do tej sprawy. Nie jest wykluczone, że wkrótce wiceszef komisji Frans Timmermans złoży wizytę w Polsce. Nieoficjalnie można usłyszeć, że mogłoby do niej dojść na początku przyszłego tygodnia. Kim Jong-un potwierdził zobowiązanie do pełnej denuklearyzacji Korei Północnej. Donald Trump zadeklarował zaś zawieszenie manewrów wojskowych z udziałem amerykańskich wojsk na Półwyspie Koreańskim. To wyniki pierwszego w historii szczytu przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Z Singapuru specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sojewicz. W kończącym singapurski szczyt w dokumencie Korea Północna potwierdziła zobowiązanie do całkowitego pozbycia się instalacji nuklearnych. Taka deklaracja padła już pod koniec kwietnia podczas spotkania przywódców obydwu państw koreańskich. Oczekiwano, że w Singapurze poznamy harmonogram tego procesu. Prezydent Trump zapowiedział jednak, że będzie on przedmiotem dalszych spotkań roboczych. Obydwa kraje zobowiązały się do ustanowienia nowego modelu relacji oraz podejmowania wspólnych działań na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim. W dokumencie kończącym szczyt znalazł się też zapis, że Stany Zjednoczone zagwarantują bezpieczeństwo Korei Północnej. Amerykański prezydent nie sprecyzował jednak, co kryje się za tym sformułowaniem. Prezydent USA na razie wykluczył możliwość zniesienia sankcji wobec Korei Północnej. Rozmowy na ten temat mają się odbyć dopiero po pełnej, nieodwracalnej denuklearyzacji Korei Północnej. Ta jednak, jak powiedział Donald Trump, z naukowego punktu widzenia zabiera wiele czasu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. Tymczasem Korea Południowa chce doprecyzowania intencji prezydenta USA Donalda Trumpa, który po zakończeniu szczytu w Singapurze zapowiedział zawieszenie manewrów wojskowych na Półwyspie Koreańskim. Nieoczekiwana deklaracja padła podczas konferencji prasowej amerykańskiego prezydenta w Singapurze. Ponownie Tomasz Sajewicz. Południowo-koreańskie władze wydają się być zaskoczone oświadczeniem Donalda Trumpa, który w Singapurze poinformował o zawieszeniu drogich i prowokacyjnych wspólnych manewrów wojskowych sił Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Rzecznik prezydenta Korei Południowej poinformował, że Seul chce doprecyzowania intencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Odbywające się regularnie wspólne ćwiczenia sił południowo-koreańskich i amerykańskich Korea Północna uznawała za zagrożenie dla własnego terytorium. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in po zakończeniu singapurskiego szczytu oświadczył, że jego kraj gotowy jest na pisanie nowego rozdziału pokoju i współpracy z Koreą Północną. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Singapur.
Unia Europejska będzie wspierać dalsze negocjacje z Koreą Północną w sprawie denuklearyzacji. Tak napisała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, publikując oświadczenie po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. Beata Tłumecka. Szefowa unijnej dyplomacji napisała, że wspólne ustalenia po tym szczycie są jasnym sygnałem, że można doprowadzić do rozbrojenia nuklearnego Półwyspu Koreańskiego. Unia Europejska jest gotowa ułatwiać i wspierać dalsze negocjacje, które zapewnią długotrwały pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt na Półwyspie Koreańskim bez broni jądrowej, napisała Federica Mogherini. Dodała, że ten szczyt jest potwierdzeniem stanowiska Unii, że dyplomacja jest jedyną drogą do osiągnięcia pokoju na Półwyspie. Podkreśliła, że to był ważny szczyt, ale nie wspomniała o jego uczestnikach, amerykańskim prezydencie i północno-koreańskim przywódcy. Doceniło natomiast wysiłki prezydenta Korei Południowej dotyczące poprawy relacji z komunistycznym reżimem. Napisało o jego przywództwie, mądrości i determinacji. Beata Kłamecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzech rosyjskich biznesmenów i pięć firm trafiło na czarną listę amerykańskiego Departamentu Stanu. Według portalu informacyjnego Meduza, objęci sankcjami Rosjanie są podejrzewani o współpracę z Federalną Służbą Bezpieczeństwa i Głównym Zarządem Wywiadowczym. Wcześniej kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Rosję w związku z aneksją Krymu, wojną w Donbasie oraz ingerowaniem w wewnętrzne sprawy innych państw. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Portal Meduza podał, że firma Dive Techno Service zajmuje się konserwacją sprzętu do nurkowania. W 2011 roku spółka podpisała kontrakt z FSB na wykonanie batyskafu. Z kolei firmy Quant i Digital Security zajmują się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni i według Meduzy współpracowały ze służbami, realizując projekty dotyczące cyberataków. Wcześniej Stany Zjednoczone wpisały na czarną listę grupę osób związanych z Kremlem i bezpośrednio z Władimirem Putinem. Sankcje nałożono na rosyjskich oligarchów, polityków i urzędników najwyższego szczebla. Stany Zjednoczone i Unia Europejska oskarżają Rosję o podejmowanie działań mających zdestabilizować sytuację w regionie euroatlantyckim. Oprócz sankcji uruchomiono także mechanizmy przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na tym kończymy pierwszy wieczorny dziś magazyn Północ-Południe. Na kolejny zapraszam po godzinie 23. Łukasz Sobolewski. Kłaniam się i zapraszam na informacje dnia w skrócie, które u nas już za chwilę. Północ-Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 13 czerwca do 50% rabatu na kosmetyki Sios. A do 24 czerwca z aplikacją Mój Carrefour wybrane pieluchy Pampers 69,99. I w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Nie musisz kupować pakietów w płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do Twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania zamówków. Księdza biskupa rozrywka, skupowana będzie o godzinie 12.30 po Eucharystii. Niespodzianka, konkursy z nagrodami. Hasło tegorocznej pielgrzymki: przybądź Duchu Święty. Kochani przyjaciele, wyruszcie wraz z nami na pierwszy powyszlak. Dołączcie do naszej radosnej różańcowej rodzinki. Zaproście swoich kolegów i koleżanki. Czekamy na was. Czeka na was sama Matka Boża. Jak zawsze księży, rodziców, opiekunów, siostry zakonne, prosimy o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na nasze niezwykłe spotkanie. 16 czerwca Jasnogórski Plac zamieńmy w wielką i kolorową rzekę dziecięcej radości. Niech nie zabraknie transparentów, balonów, emblematów, flag i chust, a nade wszystko niech będzie w nas ogromnego humoru i radości. Jest godzina 21:30. Oj! Naprawdę świetny, no i wynik, tak? Tego się, mam nadzieję, spodziewaliśmy.
Polskiej Dyskusji Radia Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Lech Kłakiewicz, witam również pana Piotra, który realizuje dzisiejszą audycję i naszego gościa. Pierwszy raz jestem tutaj w Studiu Radio Maryja, ojciec profesor dr Dobrany Jarosław Czak, dominikanin, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor ośrodka badań nad myślą Jana Pawła II w Krakowie, prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyk. Serdecznie witam. Szczęść Boże. I pozdrawiamy kogoś bliskiego. Ach, z wielką przyjemnością chcę przede wszystkim pozdrowić moją mamę, która nas słucha. Mała wnuczka miłka, która na terenie Polski się na ten moment przebył i we wrześniu 1989 roku mówił. Także to wyspańskie przedzenie mamy w Moskwie, co jest uliczne dobrze. Życzenie serdeczne pozdrowienia również dla księdza kapitana Stanisława Lutewskiego, pomoszcza pana księdza Kłodzieszego, kolejne dla wszystkich księży wikalnych dla pana Piotra. Drodzy radiosłuchacze, dziś kolejna audycja z cyklu związanego z 50-leciem ogłoszenia cykli przez malefitem przez Jana Papa VI. Dziś temat naszej audycji brzmi Jan Paweł II o gości małżeństwa. W tytule nie ma nic o malefitem, ale wszystko wyjaśni ojciec profesor. W każdym razie nie wystarczy mieć obrazek Jana Pawła II w swoim domu. Nie wystarczy mówić, że my kochamy Jana Pawła II, ale trzeba poznawać jego nauczanie, szczególnie właśnie w zakresie. Jeżeli chodzi o małżonkę, w zakresie teologii ciała, malewite, nauczanie środowe, w katechezie środowej, to jest bardzo istotne, żebyśmy nie pochłodzili, żebyśmy trzymali się tej linii, którą nam nakreślił nasz święty rodak, bo przecież naszym celem nie jest wieczne zmaganie się z trudnościami, to jest tylko etap ziemskiego życia. Naszym celem jest niebo, ale żeby tam się dostać, to trzeba trochę się napracować, a żeby wrócić w drugą stronę, no to właśnie Jan Paweł II bardzo tutaj jasne wskazówki daje, a dlaczego malefity tylko Jan Paweł II. Proszę, daję głos ojcu profesorowi Jarosławowi Lubczakowi. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję panu za zaproszenie do Radia Maryja do swojej audycji. No cóż, wybranie Jana Pawła II jako tego, na którego nauczaniu chcemy się oprzeć, którego nauczaniu chcemy się przyjrzeć i przez którego nauczanie chcemy popatrzeć na humane vitae, jest jak najbardziej odpowiednie. Postaram się to wprowadzenie do naszej audycji poświęcić na pewno przedstawienie pełnej Karola Wojtyły Jana Pawła II o małżeństwie. Ponieważ wydaje mi się, że w przypadku polskiego papieża mamy do czynienia z niezwykłą konsekwencją. I w tej konsekwencji wcześniejsze etapy, wcześniejsze dzieła wyjaśniają to, co nas dotykło. Mamy do czynienia tutaj z myślicielem niesłychanie konsekwencji, który nigdy nie przeżył żadnej rewolucji poglądów w swoim życiu, w sensie odwracania się od tego, co uważał za słuszne. Wcześniej wprost przeciwnie, w sposób niezwykle konsekwentny rozwijał wcześniejsze intuicje. Myślę, że do bardzo wczesnego życia Karola Wojtyły odnosi się to sformułowanie, które zawarł w jednej z książek już pod koniec życia, próbowałem uczyć. Ja mam głową ludzką miłość bardzo wcześnie. Zawsze jak myślę o tym głowaniu ludzkiej miłości, to myślę o parafii świętego Floriana w Krakow, gdzie młody doktor teologii, który właśnie wkroczył ze swoim doktoratem, zaczęł
z pierwszych na początku lat 50. Zajmuje się studentami i okolicznych akademików. Wszyscy mają poplątany życiorys, bo przecież nie tak dawno skończyła się druga wojna światowa, którą wszyscy przeżywali jako nastolatkowie, bądź czasami już jako dorośli. Dorośli tylko przecież wtedy ludzie często po tych tragicznych doświadczeniach zaczynali swoje studia później. Mieli doświadczenia partyzantki, mieli doświadczenie śmierci, doświadczenie zagłady, nierzadko sami znajdowali się w bardzo dwuznacznych moralnie sytuacjach i ten młody ksiądz w parafii świętego Floriana w Krakowie gromadzi tych młodych ludzi wokół siebie. Stara się od początku objąć opieką już pasterską, pokazując ten swój pierwszy kluczowy element jego osobowości, który potem został wyrażony pięknie w pierwszej encyklice Pontificatum Redemptor Hominis, a mianowicie w chrześcijaństwie chodzi o człowieka. W chrześcijaństwie chodzi o człowieka. W chrześcijaństwie chodzi o troskę o człowieka. Dla Karola Wojtyły ta troska o człowieka to jest troska przede wszystkim o młodego człowieka, tego, który za chwilę będzie musiał dokonać najważniejszych wyborów w swoim życiu, będzie musiał dokonać wyboru zawodu, swojej drogi życiowej, a nade wszystko decyzji wybrania swojej żony, swojego męża, zdecydowania się na rodzinę i małżeństwo. I ten młody, niezwykle wybitny intelektualista poświęca czas tym młodym ludziom w sposób, który dla mnie, jako dla kogoś, kto zawodowo, profesjonalnie zajmuje się teologią, zawsze wzbudza wyrzuty sumienia. Bo młody Wojtyła i potem arcybiskup Wojtyła, arcybiskup Wojtyła, kardynał Wojtyła, Jan Paweł II nie żałuje czasu kobiet. Jak dobrze wiemy, naśladując, śledząc jego biografię, nie wiemy, skąd on miał tytuł, jak on potrafił w tym ograniczonym czasie zrobić tak dużo. Tyle miał wątpliwości, że czas może to być ambitny jakiś sędzia. Kilka lat poświęcenia przygotowuje oczywiście do małżeństwa, bo zdaje sobie sprawę, że to jest główny temat, przed którym wkrótce stanął w swoim życiu. I dlatego miłość staje się jednym z głównych tematów, którym zajmuje się ludzką miłością jako duszpasterz, ale też dokonuje refleksji nad miłością jako teolog, jako filozof. Kiedy śledzimy wczesną artykułę Karola Wojtyły, to zauważamy szczególnie dwa ważne tematy, ten młody ksiądz się zajmuje. Po pierwsze, Wojtyła bardzo wcześnie zdaje sobie sprawę z tego, że duchłości trzeba ludzi wychować. Piękny temat wychowania duchłości. Bo duchłość to jest wewnętrzny człowiek na samym początku. Nie tylko to, co wzbudza jakieś drżenie młodego chłopaka czy młodej dziewczyny, co nie pozwala im spać pod myślą o sobie, ale miłość. Jak nas tytułuje swojej pierwszej poważnej książki Miłość i Odpowiedzialność. Miłość to także wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Właśnie odpowiedzialności za drugiego człowieka, za drugą osobę. A więc młoda dziewczyna, którego mamy naprzeciwko sobie, to nie jest tylko ktoś. To sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, że szybciej bije nam serce, że podnosi się ciśnienie, że robi się przyjemnie, kiedy jest się we dwoje. Ale miłość to jest zawsze pytanie, czy będzie za mnie odpowiedzialny, czy będzie mi za mnie wtedy, kiedy będzie trudno, kiedy będę chory, kiedy stracę pracę, kiedy
trzeba się bez trudu opiekować. I w tym znaczeniu Wojtyła bardzo wcześnie dochodzi do tego przeświadczenia, że na miłość trzeba patrzeć jako na coś, co dzieje się pomiędzy osoba a osoba. Miłość nie dokonuje się na przestrzeni emocji, ale miłość po pierwsze musi być aktem całej osoby. Jeśli ktoś mówi ja kocham, to znaczy, że musi powiedzieć to ja kocham jako osobę. Musi zaangażować swoją wolność, to jest decyzja. Ja kocham, tak jak analogiczna decyzja. Ja wierzę, też jest decyzja całej osoby, całej ludzkiej wolności. A więc, ale skoro to ma być decyzja wolna, to musi być równocześnie decyzja rozumna. A więc miłość to jest decyzja całej osoby, uwaga, punkt, skierowana ku drugiej osobie. To jest zupełnie fundamentalne wczesne odkrycie, że miłość albo się dzieje pomiędzy osobami, albo nie ma w ogóle. Albo przyjmujemy, że miłość jest czymś, co tak naprawdę nie istnieje. Miłość musi się dokonywać w przestrzeni międzyosobowej. Jedna osoba zwraca się do drugiej osoby. To odkrycie, że dziewczyna, chłopak, którego mam naprzeciwko sobie, mężczyzna, kobieta, jest osobą, wczesny Wojtyła nazywa afirmacją. To jest bardzo ważne doświadczenie osobowe, które polega na tym, że afirmuje strony. Jest także pewne centrum, że ktoś z własnej jak oni wiesz, samoloty wysadzają, może i zaginąć. Z własnych zranienia, a więc miłość odpowiedzialność, miłość, która ma świadomość tego istnienia drugiego świata, to człowiek. A więc po pierwsze, miłość jako coś, co się dokonuje między osobami, a nie tylko na powierzchni ludzkich uczuć, na poziomie, na skórze. Wojtyła wie o tym jako spowiednik, jako duszpasterz. Miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą jest jedyną miłością, która angażuje seksualność człowieka. Seksualność człowieka, która w sposób naturalny sposób, która w sposób naturalny zwraca się ku... On się nauczył na pamięć, wiesz, i się myli. Seksualność w tym znaczeniu jest dla Wojtyły. Wojtyła odkrywa to wcześniej, bo jakie filozofie, że dla Wojtyły, że seksualność jest tak naprawdę darem Boga dla mężczyzny i kobiety po to, aby mogli w małżeństwie kochać całymi sobą. Bo miłość małżeńska, w odróżnieniu od każdej innej miłości, od przyjaźni, od miłości także pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jest jedyną taką miłością, która angażuje dar ze swojego ciała. Mąż i żona stają się jednym ciałem. I tak jak młody Wojtyła z lat 50. wie o tym, że miłość trzeba wychowywać, tak samo zdaje sobie sprawę z tego, że seksualność trzeba wychowywać. Że ludzka seksualność jest nam dana jako dar od Boga, ale w stanie zamieszania, w stanie jakiegoś chaosu, który przypisujemy grzechowi pierworodnemu. Ten chaos nazywamy pożądliwością, konkupiszczencją. I Wojtyła rozumie, że wychowanie miłości małżeńskiej to musi być również w przypadku mężczyzny i kobiety wychowywanie seksualności. To wychowanie seksualności Wojtyła za całą tradycją chrześcijańską nazywa cnotą czystości. Tak jak jest czystość kapłanów żyjących w celibacie, tak jak jest czystość zakonników, tak samo jest czystość małżeńska. Czystość obowiązuje każdego człowieka, chociaż w każdym stanie życia inaczej. Prawda? Małżonkowie współżyją, ale to nie oznacza, że nie mają być czyści.
i czysta seksualność dla Wojtyły to jest właśnie ta seksualność, która nigdy nie używa drugiego człowieka. Akt seksualny, który nigdy nie używa drugiego człowieka wyłącznie dla swojej przyjemności, ale akt seksualny, który komunikuje miłość, który komunikuje oddanie, za którym również stoi odpowiedzialność za podjęte działanie seksualne, czyli odpowiedzialność za życie, którym Pan Bóg może obdarzyć małżeństwo. Tak jest, tak jest. Oczywiście zadał Pan na początku to niesłychanie ważne pytanie o humane vitae. Humane vitae, które wiąże się z całym wielkim wydarzeniem Soboru Watykańskiego II, tworzy niezwykle ważny moment w życiu Karola Wojtyły. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, łączy się z uczestnictwem Karola Wojtyły w Soborze Watykańskim II. Zanim dojdziemy do humany, może dwa słowa o Soborze Watykańskim II, ponieważ podkreślanie związku Karola Wojtyły, Jana Pawła II z Soborem Watykańskim II ma niesłychane znaczenie. Przede wszystkim ze względu na powtarzające się, już to bardzo popularne w świecie zachodnim, oskarżenia, że tak naprawdę dwóch papieży, Jan Paweł II i Benedykt XVI, zatrzymali reformę Soboru Watykańskiego II. Tak? A więc to, co zaczął Jan Paweł II, to, co zaczął Jan XXIII, potem trochę kontynuował Paweł VI, ale krytycy mówią, no tak, ale humane vitae to już był ten krok wstecz. Potem było tych dwóch dziwnych papieży, Jan Paweł II i Benedykt XVI, krytycy mówią, o, dopiero teraz, za Franciszkę, drgnęło i jest powrót do Soboru Watykańskiego. Oczywiście jest to karykatura historii Kościoła i spróbujmy powiedzieć, dlaczego. Wojtyła bierze udział w całym Soborze, we wszystkich czterech częściach Soboru. Jest jednym z najbardziej aktywnych członków Soboru. Kilkanaście razy zabiera głos, ma bardzo ważną rolę w tworzeniu kilku dokumentów, między innymi deklaracji o wolności religijnej, Dignitatis Humanae, Constitutio Kościele, Lumen Gentium oraz oczywiście konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Ale Wojtyła nie tylko wnosi coś do Soboru, ale Sobór kształtuje Wojtyłę. Sobór tworzy Wojtyłę przede wszystkim jako człowieka Kościoła. Na Soborze po raz pierwszy Wojtyła spotyka biskupów z całego świata. Prawda? Są biskupi, są reprezentanci, chociażby w wierszach, które Wojtyła wówczas napisał, znajdujemy tą niezwykłą fascynację, prawda? Że jest biskup z Afryki. No, w Polsce w tym czasie zbyt często katolików afrykańskich się nie spotykało, prawda? Więc to było, ale pod tą figurą biskupa z Afryki oczywiście Wojtyła spotyka cały świat. Ten świat nie tylko widzi, rozmawia z nim, spotyka się z tymi ludźmi. No i oczywiście spotyka śmietankę najwybitniejszych teologów Kościoła wówczas. Ranera, Delbaka, młodego Ratzingera, Schillebecksa, wszystkie wielkie nazwiska są tam obecne. Wojtyła współpracuje z nim, współdziała szczególnie nad konstytucją Gaudium et Spes. Jak wiemy, to właśnie z konstytucji Gaudium et Spes pochodzi to zdanie, które potem Jan Paweł II najczęściej cytuje w swoich dokumentach, które dotyczy właśnie szczególnie teologii małżeństwa i rodziny, a mianowicie człowiek nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez całkowity dar z siebie samego. Całkowity dar z siebie samego. Sincerum to. Oczywiście dotyczy to każdego człowieka. Dotyczy to kapłanów, dotyczy to biskupów, dotyczy to zakonników, ale zdajemy sobie sprawę, że
pewne szczególne miejsce, gdzie ten dar z siebie samego się dokonuje, jest właśnie małżeństwo. To całkowity dar z siebie samego, dar, który ma charakter płodny. Jak pan wspomniał, ta debata o antykoncepcji jest już bardzo mocna w czasie Soboru. To są czasy, kiedy w Stanach Zjednoczonych już produkuje się tabletki antykoncepcyjne i pojawia się bardzo poważny problem, o ile nie ma wówczas wątpliwości, że środki mechaniczne są niemoralne. Antykoncepcyjne, to pojawia się pytanie, czy to coś, co wygląda jak aspiryna. I w gruncie rzeczy tak do końca ludzie nie wiedzą, jak działa, czy nie. Tabletka różni się istotnie od wszystkich środków mechanicznych. Czy jednak nie zezwolić małżonkom na używanie właśnie tego, no skoro ludzkim problemom pomaga tutaj właśnie po prostu rozwinięta technologia i wynalazki farmakologiczne. Wojtyła w czasie Soboru Paweł VI podejmuje decyzję, aby nie dyskutować na temat antykoncepcji. Wówczas działa komisja stworzona przez niego, która zajmuje się tym rozważaniem. I tak jak w przypadku innego takiego bardzo trudnego problemu celibatu kapłańskiego, Paweł VI zostawia te dwa tematy dla siebie i po soborze publikuje dwa dokumenty na ten temat. Dokument o celibacie kapłańskim i dokument o antykoncepcji, encyklikę Humanae Vitae w 1968 roku. Encyklika Pawła VI jest przyjęta bardzo niechętnie w świecie zachodnim. Moglibyśmy powiedzieć, że cały establishment kościelny, a więc zarówno establishment teologiczny w większości krajów Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, jak i establishment eklezjalny niestety w gruncie rzeczy odrzuca encyklikę Humanae Vitae. Episkopaty, wszystkie większe episkopaty europejskie publikują listy, gdzie mówią: tak, generalnie Paweł VI ma rację, ale niebo małżonkowi nie powinni się tym przejmować, bo istnieje coś takiego jak sumienie. Sumienie tak naprawdę w trudnych sytuacjach powinno zostawiać decyzję małżonkom. Z całą pewnością mamy do czynienia z rozwodnieniem tych tematów. I otóż to, co dla nas jest bardzo istotne, to fakt, że to właśnie Karol Wojtyła, bardzo trudny zresztą dla Pawła VI i dla całego Kościoła czasa, że to Karol Wojtyła wspiera Pawła VI w tych trudnych czasach. Wiemy o tym z listów, które pisze do Rzymu, gdzie mówi o tym, że encyklikę Humanae Vitae należy lepiej wytłumaczyć małżonkom, należy jej bronić, należy zatroszczyć się o jakąś jej propedeutykę, jakieś jej wprowadzenie dla normalnych ludzi, bo nierzadko jej treść jest zbyt trudna. No i oczywiście Karol Wojtyła razem ze środowiskiem krakowskim, z komisją, którą sam tworzy w Krakowie, tworzy tak zwany memoriał krakowski, gdzie jest mowa o tym, dlaczego encyklika Humanae Vitae ma rację. Memoriał krakowski w inny sposób niż z tym mamy do czynienia w encyklice Humanae Vitae, ale broni tego samego nauczania. Myślę, że te lata dla Karola Wojtyły były latami niesłychanie ważne, ponieważ ten arcybiskup, potem kardynał krakowski, zdał sobie sprawę, że jedną z najważniejszych batalii cywilizacyjnych, z którymi będzie musiał się zmierzyć w ciągu swojego życia, będzie właśnie batalia na terenie elementarnego rozumienia człowieka, rozumienia ludzkiej seksualności. Batalia o ludzką seksualność. I tak jak o tym mówi encyklika Humanae Vitae, o powiązanie
ludzkiej seksualności spójność? Czy ludzka seksualność ma służyć wyrażaniu miłości? Tak, mówiliśmy, po to jest. Dlatego jesteśmy mężczyznami i kobietami, bo ta różnica seksualna służy właśnie wyrażaniu miłości. Ciało, jak napisał jeden z autorów, służy wyrażaniu miłości, ale z drugiej strony prawdziwa seksualność musi łączyć się zawsze z płodnością. To jest to prawdziwe serce argumentacji Pawła VI. Prawdziwa seksualność nie może nigdy odłączyć się od płodności. W gruncie rzeczy moglibyśmy powiedzieć, że wszystkie pozostałe dzieła Karola Wojtyły przed początkiem pontyfikatu Jana Pawła II i wszystkie ważne dzieła Jana Pawła II podczas jego pontyfikatu dotyczące małżeństwa i rodziny tak naprawdę służą obronie tej podstawowej prawdy. Bóg w ciele mężczyzny i kobiety zapisał różnicę seksualną, którą nazywamy ludzką seksualnością. Ta różnica seksualna pomiędzy mężczyzną i kobietą w gruncie rzeczy ma zakorzenienie trinitalne. Ma zakorzenienie trinitalne, to znaczy, że to podstawowe zakłócenie, które wydarza się pomiędzy mężczyzną i kobietą, służy do tego, żeby nie do siebie przyciągnąć. W cudzysłowie, żeby złapać w sieć miłość, nie w sieć pożądania, ale w sieć miłości. Ta sieć miłości ma swoją wewnętrzną logikę. Na czym polega ta logika? Otóż jest sieć miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą, się dzieci. Tak jak syn rodzi się z ojcem w Trójcy Świętej. Tak samo wspólnota mężczyzny i kobiety jest jedyną taką wspólnotą, gdzie pojawia się ten wymiar trinitarny, rodzi się nowy człowiek. W przyjaźni pomiędzy mężczyznami nie ma zrodzenia nowego człowieka. W przyjaźni pomiędzy kobietami nie ma zrodzenia nowego człowieka. A ciało mężczyzny i kobiety przeznaczone do komplementarne, powiedzmy, uzupełniające się, przeznaczone do tego, żeby stać się jednością, żeby stać się... To jest zupełnie inna kwestia, że bezpodstawnie zgłaszane wnioski o wyłączenie sędziego przez prezydenta to obstrukcja procesowa. Ale ja muszę powiedzieć na koniec, ja widziałem kilka razy w życiu taką sytuację, że nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, co się dzieje na sali. Kiedyś sam widziałem taką sytuację, że sędzia pomimo tego, że został zgłoszony wniosek o jego wyłączenie, wydał wyrok. No i cóż, i na tym musimy skończyć, bo nam się czas skończył. Pewnie ja nie, do prywatyzacji niewątpliwie wrócimy. Szanowni Państwo, dzisiaj naszym gościem był Jan Puławski, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wydał wyrok. Do usłyszenia, Tordowczyk. A nie miał prawa. Reklama. No. Nie ma reklamy, dziadulo, nie ma.